zdrowie. Hej ludzie. Mamy wszystkich 7 listów polecających. Masz już listy? Jeśli nie, to lepiej się pospiesz. Zaczynam mieć co do ciebie wątpliwości. Masz 5 listów polecających. Teraz mi ufasz? Oczywiście. Czuję, że nadchodzą lepsze czasy. Nauczysz mnie walki? No przestań się bić. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Mam coś do powiedzenia. Naprawdę, nie mamy czasu. Zaczekaj. Mój brat musi przy tym być. Dlaczego? Razem władamy naszymi ziemiami. Musimy wciągnąć go w nasz wielki plan. Gdzie on jest? W tej chwili jest w Geldern. Dobrze. Natychmiast kogoś po niego wyślij. Nie mamy czasu do stracenia. Musisz iść do Geldern i przyprowadzić go tutaj. Żartujesz? Ja? Dlaczego? Czemu nie posłaniec? Nie mamy już posłańców. Zaginęli dawno temu. Pewnie są w jakimś orkowym lochu, cierpiąc niewyobrażalne męki. Ale ty nie padniesz ofiarą byle orków. To marnotrawstwo mojego czasu. Rozumiem cię, lecz bez niego nie możemy ruszyć dalej. Dobrze, pójdę. Lepiej zważaj na słowa. To idziemy. Co? To myślę. My co i tak cię do tego zgłoszę. Pierwsza misja z tych misji. Z chodzeniem. To ty? Myśleliśmy, że nie żyjesz. Gdzie jest Xardas? Później odpowiem na twoje pytania. Mamy większe zmartwienia. O co chodzi? Anok i ja potrzebujemy cię w Silden. Czy z moim bratem wszystko w porządku? Nasiliły się ataki orków? Wszystko w porządku. Przynajmniej na razie. Jestem tu, aby przywrócić porządek w tej krainie. Twój brat do mnie dołączy pod warunkiem, że także to zrobisz. Byłoby dla mnie zaszczytem wsparcie mego brata i ciebie w tej szlachetnej misji. Lecz w tej chwili nie mogę z tobą pójść. Dlaczego nie? Mój brat powierzył mi ważne obowiązki. Zanim ich nie dopełnię, nie mogę się stąd ruszyć. Jak w Myrtanie może panować pokój, kiedy rządzą nią tak ograniczone umysły? Pozwól, że pomogę ci w obowiązkach. Nie mamy czasu do stracenia. Mój szpieg musi wrócić cały i zdrowy. Trzeba zebrać podatki od moich obywateli. Trzeba też odeskortować ważną karawanę opuszczającą Geldern i natychmiast zniszczyć obóz orków. Dlaczego ta karawana jest taka ważna? Ma zapasy, które musimy wysłać do Silden, nim sami tam wyruszymy. Jakie zapasy? Naszą najlepszą rudę i broń. Jak wyślecie te zapasy? Kto poprowadzi karawanę? Kupiec zwany Hamlar. Karawana kupiecka jest gotowa do wyruszenia do Geldern. Trzeba ją eskortować do pewnego miejsca, ale bądź ostrożny. Po drodze możecie mieć kłopoty. Zakładam, że masz tak małe siły, że nie możesz przydzielić nikogo do tego zadania. I chcesz, żebym ja się tym zajął. To dla dobra Myrtany. Tylko ja wiem, co jest dobre dla Myrtany. Nie próbuj... Ach, pójdę już. Co się stało z twoim szpiegiem? Poinformowano mnie, że ten szpieg, mój najlepszy, może być w tarapatach. Jak on się nazywa? Clovis. Od dawna nam służy. Gdzie go wysłaliście? Do Trellis. Anok wysłał go tam, żeby obserwował orków. Masz więcej informacji na temat miejsca pobytu Clovisa? Cóż, Torus trzyma więźniów w miejscu znajdującym się w pobliżu zamku i areny. Tam może być Clovis. Czy Clovis przesłał jakąś informację, zanim zniknął?
W ostatniej wiadomości informował, że w Trellis spodziewana jest wizyta kogoś ważnego. Może jakiegoś Herszta. Od tego czasu Clovis się nie odezwał. Kiedy to było? Dawno temu. I ani słowa. Obawiam się najgorszego. Mój brat zawsze mawia, cisza zadaje większy ból niż klinga orków. Rozumiem. Clovis może być przydatny w mojej misji. Ruszam po niego. Niech Inos będzie z tobą. Dlaczego przejmujesz się podatkami, kiedy dookoła trwa wojna? Nasze kufry pustoszeją, a od 6 miesięcy nie zebraliśmy podatków. Nie możemy ruszyć bez tego złota. Jest nam potrzebne na zakup zapasów. Żywność, mikstury leczące, zbroje i... Co? I broń. Idź do wsi, zbierz podatki i daj je Anogowi. Dlaczego nie wyślesz swoich ludzi albo sług? Ich także wysłałem na służbę u Anoga. Czy wiesz, że wielką część mego życia spędziłem walcząc za Myrtanę? A teraz robisz sobie ze mnie chłopca na posyłki? Proszę, to będzie ostatnie zadanie. Obiecuję. Kto jest ci winien podatki? Cornelius, Dylan, Anton, Barnabas, Borys i Meryl. Znasz ich? Spotkaliśmy się. Pójdę już. Gdzie jest ten obóz? Przed Monterą. Rozpoczęli już jakąś ofensywę? Nie, ale niemądrze byłoby pozwolić im znaleźć się tak blisko. Są znani ze stwarzania problemów. Trzeba zniszczyć ten obóz. Nie, to byłby wielki błąd. Jak to? Nie rozumiem. Nie możemy mieć martwych orków na naszej ziemi. To mogłoby rozwścieczyć Torusa, a wtedy przypuściłby na nas zmasowany atak. Nigdy nie obronilibyśmy się przed atakiem Torusa. Wątpię, czy bylibyście w stanie obronić się przed spadającym liściem. Wasze kopalnie wciąż działają? Tak. Potrzebna nam ruda do produkcji broni. Więc dobrze. Musimy zadbać o bezpieczeństwo kopalń. Trzeba zniszczyć ten obóz. Uda mi się wszystko naprawić, zanim Torus się dowie. Ruszam. Niech Inos da trochę rozumu temu szalonemu wojownikowi. Inos cię nie słyszy. Za to ja tak. Więc licz się ze słowami. Mieliśmy sporo zadań. Teraz gdzie to jest? Udane, takie, nieudane. O, karawany, oddaję Anagowi wybrane pieniądze. Zaginiony szpieg zniszczył obóz w orku, znajdujący się na bliżej Glenden. Anag potrzebuje rady Inoga. A, dobra. Cornelius, Corneliusa wiem, gdzie jest. Anton wiem, gdzie jest. Barnabas też jest. Borys też wiem. Meryl chyba też wiem. Dylana nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie jest Dylan. Ale to się znajdzie. Coś było o nim.